witam was dzisiaj bardzo serdecznie. Słuchajcie, nareszcie radyjko opanowane i praktycznie skończone. W tym, że już wam mówię i opowiadam co i jak. Słuchajcie, tutaj mam taki bardzo prosty generator na 1 kwarcu zrobiony na 3,8 mega 3839 aż megaherca, bo takiego kwarca miałem. Słuchajcie, i jest na tej zasadzie. Wszystko jest zestrojone. Są przeróbki zrobione tego schematu troszeczkę. Wywaliłem wszystkie obwody, praktycznie cewek. Tutaj została mi jedna jeszcze ceweczka do... jedna ceweczka, o ta, malutka, została mi do... To jest 10 mikrohenrów. Nawinięte jest po takim kubkowym rdzeniem, ale to może być zwykły dławik. On i tak jest zbocznikowany rezystorem 1 kOhm. To jest zasilanie wzmacniacza pierwszej WC, czyli pierwszego sygnału, który nam trafia z filtra tutaj, z filterka, czyli filtr BPF idzie z filtra z anteny. Tutaj mam antenę, tu kawałeczek mam drucika podpiętego, na razie do testów. Idzie przez ten filtr, na to pójdzie ekran. Na to pójdzie ekran i na heterodynę też pójdzie ekran. To wszystko będzie, heterodyna będzie całkowicie zalana woskiem, żywicą, parafino, żeby nawet temperatura nie wpływała na tą cewkę. Tak jak mówiłem, ceweczka 21 zwoi, drut 0,1. Tutaj mamy dwie ceweczki, układ wejściowy, czyli z anteny trafia na pierwszą ceweczkę 5 zwoi na samym dole. Drucik 0,2. Potem na tym jest nawinięte, znowu od początku, od samego dołu do góry cewki, 38 zwoi. I tak samo jest druga strona nawinięta, tylko najpierw jest 38, a potem jest 5, nie? Zwoi drutu. Czyli wszystko jest rozpisane, za chwileczkę przejdziemy do schematu, bo będziemy poprawiać te moje przeróbki w schemacie. Już tutaj mniej więcej większość mam poprawione, ale jeszcze dzisiaj poprzerabiamy sobie to. No i co poza tym? Poza tym jest praktycznie tutaj 10 mikrohenrów. Jeszcze jak się pokuszę, to wywalę ten kubek stąd i wstawię zwykły dławik, jak znajdę go gdzieś tutaj, 10 mikrohenrów. Dławiczek. W sumie to zostaną 3 cewki do zrobienia. Reszta to są praktycznie dławiki. No w sumie tutaj mamy jeden dławik, tu mamy drugi dławik i tutaj będzie trzeci dławik. Tyle z cewek. Naprawdę bardzo prosta. Prosta konstrukcja. Sygnał trafia na ten wzmacniacz. Tutaj mamy tą heterodynkę VFO, czyli regulowane napięciowo. Oczywiście z VFO jest wyjście na częstotliwościomierz na mikrokontrolerze. Zostało jeszcze porobić te wszystkie kabelki, wepchnąć to wszystko w obudowę i zaraz coś wam zademonstruję, słuchajcie. Zademonstruję ten generatorek, który tutaj mam. Zaraz podepniemy sobie zasilanie. Ja tu używam akumulatora 12 V. Okej. Zróbmy troszeczkę głośniej. Włączmy generatorek. 3800 musimy ustawić. 3. Czekajcie. Ten generatorek 3830. O. 8. Słuchajcie. Wyłączam, włączam. Czułość sobie ustawimy za chwilkę. Słuchajcie, jest bardzo dobra czułość. Praktycznie możemy sobie jeszcze arwem już trochę ściąć. Zobaczymy wieczorkiem. O. Generatorek, który ma minus 20 dB sygnał, czyli około 10 mW z niego wychodzi, nawet może mniej. Jest całkowicie zaekranowany, mogę do zera wyciąć ten sygnał. Na tej zasadzie, słuchajcie, będziemy robić jeszcze projekt takiego generatorka do testów, takiego na kwarcu podstawowego, że do zestrojenia
naszego odbiornika, słuchajcie. No i co poza tym? Poza tym to jest tak, będziemy go zaraz pakować do obudowy, ale to jeszcze między innymi na początek nanieśmy wszystkie przeróbki, które tutaj zostały dokonane. Jeszcze został bardziej uproszczony schemat niż na początku. Na nasz projekt, no. Na schemat. Okej, okay. Tu mamy praktycznie cały nasz schemacik, więc zabieramy się do roboty, do tego, co żeśmy sobie tutaj, że tak powiem, podziałałem. Czyli jednym słowem tak. Ten kondensator idzie weg. Delayed. A tu zamiast niego idzie rezystor. Dobra, kopy. Okej. Okay. Dobra, i on jest 1 kilo ohm. 1 kilo ohm. Ok. Ta cewka idzie wek. To jest, był 7 na 7 od 10 MHz. 10,7 MHz fiterek idzie w ohm. Nie jest tutaj nam do niczego potrzebny, słuchajcie. I ten kondensator idzie też. Delayed. Czyli jednym słowem. Tu idzie kolejny rezystor. Kopy. Mo, okej. Okej. I on, jego wartość jest 560 ohm. 560 ohm. Tu mamy wartość 10 nie milihenrów, tylko mikrohenrów. O. I to może być bławik osiowy. W sumie nie wiem, czy on do czegokolwiek jest tutaj w ogóle potrzebny. Ale niech będzie. No dobra, to teraz tak, tu już mamy załatwione, napięcie idzie przez rezystor, to zostało namieszane. Oprócz tego tak, dwa, tu jest ok, poprawione. Od plusa, słuchajcie, cewkę heterodyny, cewka, o ta cewka, to jest nasza cewka generatora. Ok, 21 zwoi, 5 mm. wysokość i drut jest 1/10, to jest nasze L5, to tu od razu sobie zrobimy opis L5, nawinijmy sobie, no bo nie mamy tutaj, czyli robimy sobie opis L5 L5 5 nawinięte na średnicy. Na średnicy 5 mm. Zwój przy zwoje. Zwój przy zwoju. 21 zwoi obok siebie z rdzeniem 3 mm. Rdzeń ferytowy standardowy 3 mm. O. Zróbmy sobie tutaj, wklejmy sobie L5. Dobra. Mamy sobie już zapisane to, co żeśmy tutaj przerobili. Tu jedna dioda idzie delayed, 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 delayed. Ok. Tu zostaje. To jest nasza dioda BB104. BB104. Ok. Czyli dwa zewnętrzne końce, jeden do środka idzie. Pasuje. Tu reszta jest wszystko wykonana tak jak ma być. Tu mamy ten jeden bławik 47 mikrohenrów. Dobrze. Do odstłumienia wyższych częstotliwości całkowicie, żeby to wywalić. Tak szczerze, to tu mógłby być większy bławik. Wtedy byśmy mieli mniej tych syków takich, ale to nawet do 100 mikrohenrów możemy tutaj pogonić ten bławik.
Tu mamy filterek 220 mikrohenrów i dwa kondensatory po 22 nano. Okej, okay. Tu jest wszystko, nic tu nie było zmieniane. Tu jest wszystko okej. To będzie działać. To działa. Tutaj możemy sobie, jeśli ktoś ma stare wyświetlacze, to tutaj zamiast tych wyjść na anodę, które tutaj są na samym dole, to można sobie zastosować tranzystory NPN, słuchajcie. I dobrze by było, żeby tu wstawić 5 sztuk jakichś SMD tranzystorków. Wtedy byśmy mieli równo jasność wyświetlaczy, bo w tej chwili 4 cyfry elegancko świecą, a ta piątka jest wzięta właśnie przez te 3 diody, bo już nie było wyjścia z pika, żeby sterować. I ona jest wtedy sterowana, kiedy wszystkie 4 są sterowane, to wtedy z 3 jest wzięty sygnał na sterowanie 5. No i dobra. Tutaj to standardowy wyświetlacz jest na moim blogu, też był on opisywany. A poza tym to jest w ogóle wyświetlacz, żeby wam nie skłamać, to zaraz bym musiał tutaj wejść na jego stronę. On jest dobrze opisany. Moment, bo tutaj nagrywanie jest. Licznik PIK. DL4YHF. Tu macie ten schematik. To jest dosłownie to samo. I tu jest wszystko pięknie, ładnie, tylko trzeba przetłumaczyć przez Google. U mnie z automatu tłumaczy Google, także... Także mamy tutaj ten wyświetlaczek. Tutaj możemy sobie te wyświetlacze LED-owe dobrać sobie każde, jakie tylko sobie tam chcemy. Ale to już mało ważne. To zostały tylko takie zmiany poczynione. Tu może być dokładnie 10 mikrohenrów. Cewki L1, L2 są rozpisane na schemacie. L1 5 zwojów na rdzeniu ferytowym Fi 5 mm wyjęty z radmora z płytki generatora. O właśnie, już wiecie skąd mam te karkasy. Drut 1/10, ciasno zwój przy zwoju od spodu. Na niej L2, 38 zwoi, nawinąć od spodu karkasu. No i oczywiście te początki tych cewek to jest masa. Czyli o, tu mamy początek cewki, tu mamy początek cewki. I to jest nasza jedna cewka, oto. Jedna cewka, te dwa uzwojenia, L1, L2 to jest na jednym karkasie. I tak samo jest ta druga, nie? O, ta druga. No i dobra, słuchajcie. Będzie możliwość zamieszczenia tego schematu, to zamieszczę. Schemat całego odbiorniczka. No to teraz przejdźmy, jeszcze sobie poprawmy board, nie? Bo musimy tutaj, o kurde, raz net. Musimy sobie troszeczkę poprawiać, bo tutaj mamy to jedną tą... Okej, okay. O, tego rezystorka postawimy tutaj, bo to jest o, a ten rezystorek, proszę ja was, będzie o tutaj. No dobra, router oczywiście tutaj zrobimy sobie taką grubą ścieżkę. O. Tu jest nasz plusowy. A już zaraz wam jeszcze powiem, co jeszcze zostało zmienione, ale to już za momencik. Zostały dodane. Tylko tutaj zrobię ten ścieżki wszystkie tak jak mają być. Tutaj JP4 z JP5 mamy połączyć przewodem od stabilizatora tutaj do JP4. Okej. Okay. Czyli tak, zostaje tylko ta nasza L5, którą stąd dotąd nawijamy.
Dobra, tutaj sobie jeszcze przyprawmy. Lub tutaj wstawiamy dwa wika, nie? To i to. Między tym a tym. No i płytka wygląda w ten sposób. Tu wyjście jest na wyświetlacz, tu wyjście jest na wyświetlacz anody i piąta cyfra tutaj z tranzystora T6. Tu zamiast tych rezystorów można faktycznie wepchnąć nie tu. O tutaj zamiast tych A2, A1, A4, A3, to są cyfry nasze wyświetlacze. Można by było wepchnąć jeszcze tranzystorki SMD. Ale to by w sumie tak jest dobrze. Tylko trzeba wyświetlacze o niskim poborze prądu dobierać. Dobra. Płytka opanowana, schemat poprawiony. To wszystko będzie do dostania u mnie na maila. Na razie. Oczywiście prześlę zapytaniem piracz22@wp.pl. Przesyłam. Tylko od razu zapiszmy to sobie. O kurczę, nie wiem czy to zapisałem. Moment, zapisałem. Tak jest, L5 jest. Tutaj jest, dobra. Pozapisywane. No i dobrze. I jest tak. Radyjko czeka, będę je tutaj zaraz ekranował, poskładam je do obudowy. Słuchajcie, na jutro albo na pojutrze, jutro jest ostatni dzień, tak, 31. 1 lutego zrobimy taką aukcję tych różnych takich rupieci. Na przykład mam tuner Akai, mam 3 deki na sprzedaż. Będzie tak, do sprzedania, wzmacniacz lampowy, ten tutaj, oj, nie widać, ten lampowiec, ten mój tęgi lampowiec, on już obudowy dostał, do KF-u, on ma tam 250 watów, ten tutaj, ten, 250 tam w SSB tu i więcej z niego idzie. Pamiętacie, jeszcze kiedyś robiłem taki właśnie ten głośnik do wokalu, to też będzie na sprzedaż, ale oprócz tego jeszcze będzie tak, odtwarzacz Sony, amplituner Yamaha. Słuchajcie, zbieram na zaległy ZUS. No co zrobić? Chciałem przejść na mały ZUS 1 stycznia, przyszła informacja, że w 2015 roku w lipcu jakieś zaległości mam, no i tych zaległości mam, no mam trochę i po prostu nie chcę, żeby zbierać to, żebyście wy tam zbierali albo to, bo wiecie, jeśli to jest zadłużenie, to po prostu ja sprzedam to, co mogę, żeby po prostu to ogarnąć, nie? Żeby już w lutym płacić mały ZUS, a nie 1300, no nawet więcej. Dobra, słuchajcie, ja pozdrawiam, 1 lutego robimy live'a, robimy licytację, naprawdę będą sprzęty od paru złotych, że tak powiem, będą ruszać te sprzęty. Ile się uda, to tyle się uda. No, lepiej niech to pójdzie dla was w dobre ręce, niż to, żeby ktoś tam miał sobie to ode mnie. A, jeszcze będą tak. Radiotelefony CB, Grand na sprzedaż, Alan na sprzedaż, dwa Alany w sumie na sprzedaż. Prawdopodobnie będzie odbiornik Johnny, ten mój, też na sprzedaż, ma 80. No i jak ten będzie skończony, to też pójdzie na licytację, o ile będzie skończony. No i no, troszeczkę takich wyprzedaży. W sumie to co mi tutaj jest już zrobione, a zalega. Także będziecie mogli sobie... Pozdrawiam. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka.